Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki. Jest ze mną... Siostrę. Tak, jest ze mną siostra i wreszcie wróciliśmy do grania w Ryzyko Deszczu 2. Ja bardzo dawno nie grałam. Czy to jest gdzieś około tydzień, więc będzie iść okropnie. Tak, siostra stwierdziła, że chce podzielić moje ambicje i idziemy na Monoshuna. Idziemy wygrać tą grę, albo umrzeć na Obelixie. A Asterixie? Nie ma. A dla tych, nie wiedzą, o co chodzi o Obelixie, tak często mówię na obeliski, Obelixy. I tak... Jak się działamy w tym gra? Jak ty działasz? Ja? Tak, że sobie sruwam. Tak, o, na sprincie. Mam piu, które jest namierzane, prawie że. Ten to ma dobrze. W podstacie takie... z namierzonym piu. Prawie przycisk myszki to jest taki pocisk. Czy ty mi zadawałeś obrażenia? Nie, nie zadawałem ci obrażeń, wydawało ci się. A widzisz? Właśnie. Wiesz, znasz... A to jest moja druga postać. Artefakt. Moja druga forma. A znasz kod na artefakt od Friendly Fire? Tak. Przecież ci wspomniałem, siostra, że na poprzednim epizodzie prawie go żebym znalazł. Delikatny zegarek. Który z nas, twoim zdaniem, będzie bardziej odpowiedzialny i nie spadnie poniżej 25% HP? Ty. Ja nie grałam przez tydzień. Dobra, to w takim razie biorę zegarka. Zaraz go stracimy. Aha, okej, biorę. Tak, ogólnie mówiąc, szukaj teleportera szybko. Ja przez tydzień nie grałam gwiazdnych kluczów. No, szukaj teleportera szybko. Od razu mówię. Mamy mało czasu. Na Monsunie musimy się śpieszyć. Nie ma czasu na przechodzenie powolne plansz czy zbieranie przedmiotów. No ja nawet przedmiota nie mam. Hello. No, niestety. Ja wiem, że to może być bolesne, ale... Przekazasz, Starki. W ciągu 5 minut chciałbym po prostu wyjść z tej planszy. Jeśli mam mieć rzetelne szanse. Ostro przesadzasz, ale jak uważasz? Okej, frajerwerki. Bazar? W jakim sensie? No, bo mogę ci bazar wykupić. W sumie ja bym mógł go wykupić, bo mam więcej monet pewnie. Ale dobra, bierz. Bazar zawsze jest dobrą okazją... Siostra, bazar zawsze jest dobrą okazją, żeby pójść na Void Fieldsy. Żeby zdobyć dużo przedmiotów. Jeśli czujemy się pewni. Albo chociaż zdobyć jakieś lunary, które mogą znacznie ułatwić grę. Pamiętaj o tym, że lunary to jednak są potężne. Podobnie jak voidy. Voidy i lunary to są po prostu rzeczy, które mogą grę odmienić całkowicie. Na lepsze lub gorsze. W moim przypadku najczęściej na gorsze, ale... Ale tak, jeśli chodzi o lunary, bo... Voidy to chyba się nie spotkałem, żeby jakiś void mi bardziej Nie, dobra. Corrupted Dio Friend mi przeszkadzał w sumie niejednokrotnie. Ale to tak jak na prywatnych to? Rozgrywkach. No tak to, że miałem 100% clitrate'a i przez to, że miałem Corrupted Dio, to jak zginęłem, to wszystkie moje okularki clitrate'owe zmieniły się na te okularki voidowe. Jeżeli nie było to jest nic złego, bo to potężny efekt, tylko no wolałem mieć 100% clitrate'a, milion leczenia z tych clitrate'ów i tak dalej, przepraszam, to było ile? 4,5% szansy na autozabójstwo wroga, który nie jest bossem. Dobra, a aktywujemy teleporta już może? Medkit. Jest. Dobrze, mam medkita, jestem uratowany. Bandolier. Okej, bierz sobie, ja tego nie potrzebuję totalnie. A tutaj mamy ukulele. Ja już wzięłam. Kto bierze? Bo obu będą fajnie działać. Ja już mam wszystko, co potrzebujesz. Przez większość czasu będę mógł spokojnie sobie radzić. Z różnymi sprawami, więc... Większość przedmiotów będziesz mogła teraz spokojnie brać. Właśnie nauczyłem już właśnie grać, powiedzmy... Oszczędniej, wychodząc z... plansz, nawet mając, powiedzmy, dwa przedmioty. Nie pomyślałem tego, powinien się bardziej... Właśnie mówię dlatego, że teraz większość przedmiotów już będziesz mogła brać. Mam ukulele, mam zegarka, więc nie trzeba. Na pierwsze kilka plansz. No tak, zegarka. Wait! Czy ty to one-shotowałeś? Bandolier, po jednym? Nie potrzebuję ich w ogóle. To mi się bardziej przydadzą. Dobra. Bo u mnie tak, shifta nie muszę często odnawiać, bo szybko się dosyć odnawia i on jest bardziej do ucieczek. RK u mnie nie ma żadnego odnowienia, bo u mnie to jest mechanika, żeby właśnie usuwać sobie skażenie. A prawy przycisk atak się odnawia 4 sekundy, więc jak ja go używam rzadko, to nic nie zmieni. Więc bandolejery tobie się bardziej przydadzą, chociaż stakowanie bandolejerów też tak swoją drogą dużych rezultatów nie daje. Miera! Siostro, coś jest nie tak, bo urywa się czasami. Nie wiem, to był wielki problem, ale no, zdarzyło się to chyba raz czy dwa razy, więc wolę cię już ostrzec tak zawczasu, że możliwe, że mikrofon masz trochę nie tak ustawiony, jak jest potrzebne. Teraz lepiej? Poza tym, że słyszałem, jak go przestawiasz, to tak, chyba jest lepiej. Delikatnie.
Dobra, a pamiętaj tylko, żeby kliknąć portala, a nie to, co tam jest. Ja się trzymam daleko od tego. I mi zostawiasz aktywację, okej. Okay. A, i pan, jeśli chcesz jakiegoś Lunara już bezpośrednio na bazarze, czy coś, to mów spokojnie, mam 49 monet, to... Jak to tonika? Okej, jeśli będzie tonik, to możesz sobie wziąć. I w ogóle ciekawa sprawa, że mam 49, bo... Ale ja się ostrzegam, że ja się od razu uzależnię. Okej, okay, ale opowiem ci historię, bo... W poprzednim odcinku, bo dwa odcinki temu, miałem dosłownie 50 monet. Użyłem jednej, żeby właśnie bazara otworzyć. I oczywiście zginęłem na tym samym bossie. Gra nie lubi, kiedy chce otwierać bazara. No, ale poza tym, że nie lubię, jak otwieram bazara, to... No jakoś mi to ostatnio idzie. Dobra. Tutaj nie ma co się śpieszyć i tak czas 5.13. Dobry czas, bardzo dobry czas. Nie ma tonika. No, zobaczmy, co jest ogólnie. Więc tak, pozwól, że wszystko sprawdzę. Tego nie ruszaj, ciekawi. Nie, tego nie wiesz. To jest ta kukiełka, którą stawiasz, żeby tworzyć pole, które strasznie osłabia i spowalnia wszystko w nim, łącznie z nami. Wiesz co, będę ryzykować refresh shop. Pozwól, żebym zobaczył przedmioty, które są. Egocentryzm nie znam totalnie, więc nic nie powiem. To jest podpalanie, a ten żuczek zamienia ci cały HP oprócz jednego punktu w bariery. Dobra, nic, już tylko wezmę sobie swój tonik. Okej. Okay. Przy okazji... Tego nie brałem nigdy, więc to jeszcze można spróbować. No wiesz. Okej. Okay. Chyba to dosłownie chyba jeden z nich przedmiotów, których nie kojarzę. Wydaje się robić nic, ale... Nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to. Ale dobra. Co? No ale! Nic więcej nie ma. To jest jakiś tajemniczy przedmiot. I'm scared. Ja? To teraz tak. Na dół? Voidfields? No okej. Okay. Dobra, tylko ja lepiej tam nie idę, bo jeszcze zepsuję zegarka schodząc tam. Ja się spróbuję, ale no... U mnie wiadomo, że to się skończy złamanym zegarkiem. Tak, skończy się złamanym zegarkiem. Mówiłem! Już złamałeś, czy nie? Tak, złamałem zegarka. W sumie tradycja, siostra, ja nie mogę mieć zegarków, bo zawsze je złamię. Ja też bym go złamała. A, i teraz właśnie pochwalę się jeszcze jedną rzeczą. Może spokojnie tu wejść. Ja jestem w stanie bezpośrednio chodzić bezpiecznie po tych wszystkich terenach, dzięki mojej erce i mechanice zepsucia. Jak? Ta postać działa tak, że nie wiem, jak to idzie konkretnie, ale ciągle mi rosną procenty z tego zepsucia. Więc patrz, stoję tutaj. Zepsucie mi powoli rośnie. Jak odbiłem 25, mogę użyć erki, która leci mi z 25% max HP. Jednocześnie... Zmniejszając mi krótce 25, okay. Więc po prostu jestem w stanie tutaj bezpiecznie stać, nie przejmując się niczym. Guard Beetle. Przy czym... Okej, nie jest najgorzej. Nie jest najgorzej. Więc tak, wow, przedmiot... Wow, uzależniłam się za pierwszym razem. Brawo, gratulacje. Ale tak, powiem szczerze, to miejsce już teraz tak konkretnie jest moim... Prawie, że stałem przystankiem, jak sobie rozgrywki robię, tylko mam okazję, że zawsze tu zaglądam. Ja też, de facto. Nie, na Monsunie jest to ryzyko, bo wejście tutaj dalej zwiększa ci czas i trudność, a nie przyspiesza ci przejścia. Więc to jest trade-off tak zwany. Coś za coś. A co my tu mamy? Nosz! Gra po prostu chce, żebyśmy mieli te zegarki. Więc powiem szczerze, jest to dla mnie zawsze ryzyko, ale... O, ile stąd rzeczy można wynieść, jest moim zdaniem warte czasami tego ryzyka. Oczywiście, zaraz ktoś powie, że lepszy jest czas, bezpieczeństwo i tak dalej. Ja nadal jestem zdania, że warto tutaj zaglądać. Czemu ty bijesz taki damage, a ja zerowy? Co? W jakim sensie taki damage? Bo ty dużo bijesz. Może, Personal Shield Generator, nie. Ja biorę Monster Tooth. To jest ogólnie bardzo ważna mechanika u mnie. Monster Tooth jest dla mnie idealny, bo każda ta kulka z Monster Tootha, którą podniosę, regeneruje mi trochę korupcji. To jest bardzo istotne, bo ja zapominam... O, Void Chest! Okej, okay, ja go sobie otworzę, bo ja lubię Void przedmioty. W szczególności, dopóki nie mam 25% no, pasywnej korupcji. Uwaga, mają okularki! Okej. Pozwól, że ja to wezmę. Co?
Kiedy mam tarczkę, wystrzeliwuję zawsze pociski. Siostra, nie powinnaś tu chodzić, zaraz padniesz mi. Nie padnę, użyłam tonika. Okej, jedną kawę wezmę, bo ogólnie zauważyłem, że optymalną ilością dla tej postaci to są dwie kawy, potem więcej już nie trzeba. Tak, po prostu móc komfortowo już, jak na mój gust. Ale tak. Wziąłam potkę, bo inaczej bym dedła, a była no, spokojnie. Tak, jeśli chodzi o wszystko, mobilność u mnie jest bardzo istotna, nawet bardziej niż u ciebie. Jestem pewna, że ta potka uratuje mi życiu. Okej. Bo tak, powiem ci tyle. Ja w swojej formie tej skorumpowanej, skażonej czy coś, kiedy atakuję, jestem mocno spowolniony. Dlatego potrzebuję trochę kawy, bądź kozich nóg, żeby móc się poruszać w miarę szybko, kiedy będę w tamtej formie. Wybacz. A? Za co wybacz? Za kawę. Przy okazji, jedna rzecz. Dopiero teraz zauważyłem, że nie wiem czemu... Masz napis. Zgodny ze swoim starym... U mnie na odcinka, zgodnie z moim... Ze starym pseudonimem, z twoich lat naprawdę bobasowych. Będę musiał to zmienić w cięciu, żebyś wyświetlała się normalnie jako siostra. Ja mam siostrę ustawione na Discordzie. Właśnie dlatego nie rozumiem, czemu u mnie na Steamie pokazuje coś takiego dziwnego. Bo ja też mam zapisaną jako siostrę. Pseudonim mi dałeś jedynie, to wiem. Ale to już dawno go usunęłem, siostra. Właśnie dlatego teraz dopiero zdziwiłem się, że to tak jest napisane. To jest, wiesz, to jest tak jak cię nazywaliśmy, jak jeszcze miałaś, powiedzmy... 5-6 lat! Bo miałem tylko jedną osobę, która na ciebie tak ciągle tak woła. Ale no, wiesz, o co chodzi. W sensie, wiesz, możesz zdradzić moje imię, to nie problem. Nie. Spokojnie, siostra, ja nie o tym mówię. Ja nie mówię też o twoim imieniu. Ja tu mówię o tym... takim określeniu, wiesz, no... Jak to powiedzieć? Pomyśl, jak cię Helga woła często. Bo mam zapisane, właśnie nie wiem czemu. To kompletnie nie wiem czemu. Właśnie o tym samym mówię. Będę musiał to zmienić, bo teraz dopiero teraz się skapnęłem, że coś takiego się stało. Ostatnio patrzyłam... Jak ostatnio zerkałam u ciebie na Steama, bo miałeś włączone listę znajomych, to tak byłam zapisana. Serio? Co mnie zaskoczyłaś, tak. Bo ja już to dawno kasowałem. Tym dziarcie naprawdę bardzo dawno jeszcze kasowałem, więc to jest dla mnie teraz bardzo dziwne, że tak jest. Tym bardziej, że jestem lamą i dopiero dzisiaj sobie uświadomiłem, że to nadal jest aktywne. Coś fajnego jest? O, kolejna kawa, dobra. Noż. Chciałaś mi ukraść kawę, prawda? Przyznaj się. Tak. Jak będę miał te 4 kawy, to już nie będę musiał się niczym przejmować, tak szczerze, całkowicie. Powiedziałeś wcześniej 2. Ale 2 są optymalne, ale 4 mi przyspieszą jeszcze bardzo fajnie leczenie się. Ojeła. Plus krystal, nieźle. Swoją drogą, co my tu mamy? Możesz już iść tam, ja tutaj tylko otworzę pomarańczową beczkę, jedną skrzynkę, żeby zobaczyć, co tutaj wypadnie. Pijawka i bomba. Pijawkę biorę. Ale tą bombę zostawiam, czy byś potem sobie odebrała, bo tam potem będziemy mieć i tak obronę w tym miejscu. Lepkie bomby u mnie nie są jakoś takie skuteczne, przez to, że mam raz jakiś czas tylko wystrzał. Nie też. Siostra, u ciebie na każdym tym twoim sieknięciu pojedynczym z Erki osobno się nakładają bomby. Okej. Okay. I tak nie jak... bije dymidży. Jak nie bijesz? Bijesz. Nie, mam wrażenie, że prawie nic nie bije. O, masz takie wrażenie, ale bijesz. W porównaniu do ciebie to nic. Może mam 101 na autoataka, to nie oznacza, że nic. Ale ja bardzo mało biję. Tylko ty jesteś dużo szybsza, masz podwójny skok. Nie musisz się bać o to, że w dowolnym momencie zapomnisz kliknąć R-kę, przez co się przemienisz w formę, która jest powolniejsza i ma mniejszy zasięg. Nie jestem pewien, że masz więcej HP ode mnie. Na pewno są zalety, jakie od tej formy. Ile masz? To ile mam? Typ. A HP? 440. Tyle samo mamy. Szachmat. O, to żeś mnie zaskoczyła.
Mówiłam ci, że mercenary nie jest wytrzymałą postacią. Dobra. A co my tu mamy? Kozia tego noga. Tego nie znam, więc to biorę. Kozia noga. A, co jakiś czas masz... Już widzę. Mocną redukcję obrażeń. Bardzo fajne. Ogólnie dobra rzecz, ale ja zdobyłem kozią nogę, więc to dla mnie ideolo. Czerwony. To bierze. Ty, zdecydowanie ty, ja nie mam nic, co polega na cooldownach, przecież się to ciągle tłumaczę. Jellyfish? Are you kidding me, game? I jeszcze mają zegarki. A ja mam to. Mają 5 zegarków, 100% więcej biją niż powinni bić. A ja je ubijam zanim one dolatują, więc na spokojnie. Ale ja mówię o tych dzwonach, które tutaj też są i tują w nas wszystkim. A to zegarki już mają od dawna. Tylko mówią, że mają zegarki, wrogowie. A jellyfish i zegarki to jest masakra. Ja nigdy nie oberwałam jakoś od jellyfish. Od dawna. No cóż, bo od dawna nie grałaś. Nie grałam przez tydzień. Czyli na moje standardy dawna. Bardzo kowarzysz. A co tu mamy? Zazwyczaj no, proszę, dostałem dwoma kulkami. Bo po prostu zazwyczaj w risku przynajmniej jeden przebieg robiłam dziennie. Okej, dobra. To teraz zobaczymy, czy mogę naprawić to wszystko znowu i... Nie no, u mnie na Steamie normalnie masz siostra, nie masz pseudonimu. Dokładnie w tym momencie, żebym to sprawdził. I co, nie żartuję, dokładnie w tym momencie, żebym to sprawdził. Normalnie przez siostra. Więc ja siostra nie wiem, co coś widziała u mnie, ale pisze siostra. Więc tak, ta gra jest spsuta. To bardzo spsuta. O. Deathmarki? Proszę, nic nie zmieniają. Nie, ja bardziej o, bo od razu mi przyleciał pan kochany ten dzbanek. Dobra, jeszcze się nie uzależniłam od tonika. Jak to możliwe? Jak to możliwe? Siostra użyła tonika więcej niż 0 razy i się nie uzależniła. Co to za cheaty tu wchodzą w grę? Co to za RNG? Jak do tego doszło, nie wiem! Nie cytuj mi tu piosenki z Zenona, proszę cię. O, już się uzależniłam. Dobrze. Siostra już się naprawiła. No bo zacytowałam, było trzeba nie cytować. Tak. W takim wypadku bardzo przydałoby ci się komórki paliwowe. Gasoline? Why? Fuel cell. Aha, fuel cell. Zbierała być więcej ładunków tonika, by szybciej się odnawiał. Więc mogłabyś się jeszcze bardziej uzależnić. Da się bardziej. No wiem, że się da. Nie da! Da się! Co? Tak! Ja kiedyś miałem 3 uzależnienia. O mój Boże. Więc tak, siostra. Nigdy więcej nie biorę tonika. Ale po co? Można potężne kombosy robić z tonikiem, po prostu dając ci 100% aktywności nawet. Bardzo prosto. Tonik jest naprawdę potężnym przedmiotem, a to, że masz tu zaźnię, nie jest takim problemem wielkim. Po co ci Ignition Tank? Ty podpalasz wrogów? Nie wiem. Nie wiedziałam, co to robi. Okej. Aż nie, dobra, w sumie podpalasz. Masz tą obrączkę, tą taką ognistą. Czekaj, ty bungusa podniosłaś? No już dawno. Dopiero teraz zauważyłem, że ty bungusa masz. Amungusa? Nie, siostra, nie Amungusa. Bustling fungus. Społeczność o niego mówi bungus. I tak jakoś mi się to też przyjęło.
Za to na jego pustkowego kolegę mówią Wungus przez wy, bo jest Weeping Fungus. I nadal powiem tak, moim zdaniem Wungus jest lepszy niż Bungus, chociaż Bungusy bardziej lubię jako inżynier. Wiadomo dlaczego. A jeśli nie wiadomo, to odpowiedź jest prosta. Co mi to biło? To było piękne. Wydaszowałaś poza bezpieczny obszar. Ale nie, najpierw mi coś milion ataku zadało. No, trafił cię dzban, wypchnął cię poza obszar, na końcu chce życia. No. Okej, okay. 20 minuta. Kolejnego podejścia zmieścimy, czy nie zmieścimy, jak uważasz? Nie wiem. Ja na monsu nie widzisz, jak sobie radzę. Cóż, ja... A to może na tym zakończmy. I tak, następny odcinek. Prawdopodobnie będziemy na Rainstormie z siostrą, żeby jeszcze się trochę podszkoliła. Ja się nie wyszkolę, to jestem ja. Cóż, skoro tak uważasz. Mnie dobra, się nie da na wyszkolić, kończymy. Odcinek będzie krótszy. Jestem istotą, której nie da się opanować. Tak, wiem, wiem. Zmieniłam się w człowieka, ale dalej jestem siostrą, nie zapominaj o tym. Jestem tego świadom, ale no, wracając. A zmieniłeś mi opisa? Co? Zmieniłeś mi opisa na kanale? Chyba tak, nie jestem pewna, ale dobra. Kończymy tego odcinka, naprawdę. Więc no, trzymajcie się i... Hej, hej!